Trwa specjalne wydanie programu Telewizji Republika. Katarzyna Głyska, raz jeszcze mówię Państwu dobry wieczór. Za chwilę przeniesiemy się do Poznania. Tam trwa demonstracja, jest Piotr Lisiewicz, ale teraz czas na podziękowania. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za wsparcie. Państwo nas wspierają, chociażby oglądając nas, czy tradycyjnie w telewizorze, czy na YouTubie, na naszym kanale YouTubeowym. Państwo też nas subskrybują. Może pokażmy licznik. No właśnie, cały czas ta liczba subskrybentów kanału Telewizji Republika na YouTubie rośnie. Bardzo za to dziękujemy, ale gorąco prosimy, jeżeli już Państwo to zrobili, to proszę wysłać informacje, namówić, powiedzieć swoim znajomym, żeby było nas jak najwięcej, żeby to wolne słowo różnymi kanałami docierało do wszystkich, żeby pan podpułkownik Sienkiewicz nie mógł przyjść i wcisnąć jednego guzika i wyłączyć Telewizję Republika. Niech to idzie wszelkimi kanałami. Gorąco dziękujemy również Państwu za wpłaty na nasze konto. To naprawdę dla nas bardzo ważne, bo Republika musi się teraz szybko rozwijać, żeby zwiększyć swoje możliwości. Cały czas staramy się być lepsi dla Państwa. Do tej pory nasze możliwości były ograniczone, ale proszę mi wierzyć, już za kilka dni Państwo zobaczą kolejną, nową odsłonę naszej stacji i będziemy mogli relacjonować wszystkie najważniejsze, wszystko co najważniejsze dzieje się w Polsce. Bardzo raz jeszcze serdecznie dziękujemy. I teraz Poznań. Zgodnie z zapowiedzią w Poznaniu jest Piotr Lisiewicz. Jeszcze raz Cię, Piotrze, witam bardzo serdecznie i zresztą wszystkich, którzy są na demonstracji w Poznaniu. A wiem, że dzisiaj frekwencja fantastyczna. Tak, frekwencja fantastyczna, a ja postanowiłem, że pójdę, tak jak zresztą zawsze robię, do ludzi porozmawiać o tym, dlaczego tutaj przyszli. Tutaj jest ciężko się przepchnąć, bo wszyscy pewnie by chcieli o tym powiedzieć. Mam do Ciebie pytanie, skąd jesteś, dlaczego tutaj przyszedłeś, co Tobą w tym wszystkim kieruje? Jestem z Poznania, jestem tutaj, żeby pokazać Donaldowi Tuskowi i jego pomocnikom, że również w młodym pokoleniu nie ma zgody na jawne łamanie prawa i w szczególności Konstytucji Polskiej, na to, żeby Telewizja Polska stała się kolejnym TVN-em, oraz żeby wróciły niedemokratyczne, komunistyczne standardy w Polsce. No. Dzięki wielkie. Poprosimy, poproszę Ciebie może, powiedzcie, mówcie z czym przyszliście, bo każdy ma coś w głowie i te rozmowy się odbywają często po manifestacji. Co Tobą kierowało? Chęć wyrażenia swojego sprzeciwu. Stwierdziliśmy wspólnie z małżonką, że po świętach przyjedziemy, żeby chociaż w ten sposób móc zaprotestować przeciwko temu, co wyrabiają obecne władze z Tuskiem na czele. I nie zgodzi się po prostu, tak jak tutaj ktoś mówi, nie zgodzi się na to, co wyrabiają, bo wracają, można powiedzieć, standardy, które już myśleliśmy wszyscy, że nigdy nie wrócą. Poprosimy dalej. Mamy pana posła, który dzielnie walczył w Warszawie, poseł Bartłomiej Wróblewski. Jakie jest pana zdanie i jakie znaczenie ma ten opór? Opór, który widzimy w Poznaniu na ogromną, niewyobrażalną skalę. Nasza determinacja zapobiegła przejęciu mediów przez Platformę Obywatelską i akolitów. Sprzeciwiamy się antydemokratycznym działaniom Platformy Obywatelskiej, rządu Donalda Tuska. Ten opór, który widzieliśmy najpierw w Warszawie, ale już też widzimy bardzo mocno w Poznaniu. Dziś piąta demonstracja, którą organizujemy, największa z dotychczasowych. Kilkaset osób przed siedzibą Telewizji Polskiej w Poznaniu pokazuje, że w całym kraju, nawet w tej części, która jest znana, no, nie ma co ukrywać z większości głosów oddawanych na Platformę. Poznań wolny! Jesteśmy od Platformy! Dziękujemy wszystkim Polakom, którzy w Poznaniu i w innych miejscach kraju gromadzą się, żeby wyrazić sprzeciw, żeby powiedzieć nie rządowi Donalda Tuska, manipulacjom, naruszeniom prawa, ograniczeniom demokracji i próbom powrotu do monopolu władzy
i monopolu komunikacyjnego sprzed 2015 roku. Nie zgadzamy się! Nie zgadzamy się! Nie zgadzamy! Nie zgadzamy! Nie zgadzamy! Nie ma naszej zgody. Kto jeszcze chce zabrać głos? Proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu. Ja pełnię funkcję sołtysa we Wsi-Madeni. Mobilizowało mnie społeczeństwo, właściwie nie musiało, ale zmobilizowało mnie w ten sposób, żeby tutaj być i wyrazić sprzeciw temu, co wyrabia ekipa Donalda Tuska. Nie tylko Donalda Tuska, bo mówimy o Tusku, a zapominamy o tak zwanej trzeciej drodze, a właściwie trzeciej nodze, gdzie oszukali również wyborców, oszukała też lewica i to jest bardzo przykre. Kiedyś, proszę Państwa, w rolnictwie był taki środek DDT. To był środek, który się okazało, był bardzo toksyczny, niedobry dla zdrowia roślin, ludzi i tak dalej. Dzisiaj mamy też DDT, tylko to jest dyktatura Donalda Tuska, na którą się nie zgadzamy. I na to wyrażamy sprzeciw. Ruda wrona, otła niej pokona. Ruda wiadomo. Ruda wrona, otła niej pokona. I to demonstracja w Poznaniu. Na moment się wyłączyli. Za chwilę jeszcze pewno do nich spróbujemy powrócić, no ale demonstracja trwa też w Warszawie. Tam jest Witek Newelicz. Bardzo proszę. Witam serdecznie. Znajdujemy się na Placu Powstańców. Tutaj ponownie po raz trzeci zebrali się ludzie w ramach wsparcia dla dziennikarzy przebywających w tym budynku, broniących się przed uzurpatorami. Serdecznie powitano nowo mianowanego prezesa telewizji publicznej, pana Michała Adamczyka. Na tym zgromadzeniu ja zauważyłem Andrzeja Gelberga, ministra Antoniego Macierewicza, panią marszałek Gosiewską. To są osoby, które przebywają razem z dziennikarzami w tym budynku, ale przybyło tutaj znacznie więcej ludzi niż wczoraj. Znacznie więcej ludzi niż ci, którzy tutaj przybyli dzielić się opłatkiem z dziennikarzami i parlamentarzystami. Jednym z nich jest pan, który wyraził chęć powiedzenia coś Telewizji Republika. Proszę mi powiedzieć, w jakim celu pan tu przybył ponownie dzisiaj? No, odpowiedź jest prosta. Chciałbym, żeby moje wnuczki, kiedy mnie zapytają, co robiłeś wtedy, żebym mógł im powiedzieć, że stałem tam, gdzie trzeba było stać, gdzie było to potrzebne, że zachowałem się tak, jak trzeba. Bo nie możemy sobie pozwolić na łamanie prawa, nie możemy pozwolić sobie na to, żeby nam odebrano naszą niezależność, naszą niepodległość, naszą wolność. Jeżeli uda się obecnej władzy przeforsować ten eksperyment na narodzie, to za chwilę będziemy mieli sytuację, gdzie podważany będzie i Trybunał Konstytucyjny, i podważana będzie legalność wyboru prezydenta, a potem pociągnie to swoje konsekwencje dalej. Jako Polacy nie możemy sobie na to pozwolić, dlatego apeluję do młodych ludzi. Apeluję o te refleksje. Ja rozumiem, że PiS mógł się nie podobać, że tamta władza może popełniała błędy, prawda? Ale proszę o te refleksje. To jest nasz kraj. Nie? Nasi przodkowie, nasi dziadowie przelewali krew za naszą wolność i niepodległość. Nie możemy tego zmarnować, szczególnie dzisiaj. Tyle. Pięknie dziękuję. Dziękuję. Z Placu Powstańców dla Telewizji Republika, Witold Newelicz. Wracamy do studia. Łysiak, ale może teraz krótkie przypomnienie słów pana premiera Donalda Tuska na temat, między innymi na temat tych silnych ludzi, którzy, jak widzą państwo, wcale to nie była czcza obietnica.
Jeśli chodzi o uporządkowanie sytuacji w mediach publicznych, sprawa jest prostsza niż się komuś wydaje, nie wymaga żadnych tajemniczych działań. Atak na PAP to zorganizowana i zaplanowana akcja. Redaktorzy portalu niezależna.pl dotarli do fragmentów korespondencji pomiędzy osobami biorącymi w niej udział. Nominaci Bartłomieja Sienkiewicza planowali neutralizację kogoś lub czegoś. Nikt nie spodziewa się miękkich rozwiązań. Jestem dyrektorem telewizji. Dyrektor. Nie, ja wiem, czym pisze, że pan jest, już nie jest dyrektorem, jest człowiekiem zawieszonym. Dziękuję. Co to ma? Co to było? Co to ma w nocy? Co to jest? Wchodzimy. Policja, policja! Proszę się nie martwić tutaj o moją skuteczność. Przemocy co pan kobietę przepychał nas. O, co pan robi? Co pan robi? Wiesz, ty, wiesz, ty, wiesz. Co tu robi? Co ty robisz? Patrzcie go! Co ty robisz? Co ty robisz? Hej! Facet! Posłabij je! To będzie zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy. Kiedy on mówił, że przyjdą silni ludzie i wyprowadzą pana prezesa z gabinetu, to troszkę traktowaliśmy to jako wybory i tak dalej. A tu się okazuje, że on to poważnie. Wystarczyłaby dużo mniejsza wątpliwość, żeby gościa wyprowadzić. Przyjadą silni ludzie i go nie przekonają. To będzie zgodnie z prawem, tak jak my rozumiemy. Nie wiem, czy Tusk jest taki chętny, żeby iść do więzienia za przemoc, za łamanie demokracji. Myślę, że on raczej poświęci pułkownika Sienkiewicza. Republika! 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 Republika!